Cześć, do naszej redakcji trafiła nowość wprost z targów MWC w Barcelonie. Jest to Samsung Galaxy S6 Edge, czyli ten z zakrzywionym ekranem. Postaram się wykonać jego unboxing oraz zaprezentować pierwsze wrażenia z interfejsu. Zapraszamy. To jest S6 w wersji Edge. Ma na sobie jeszcze folię. Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy, jest tak naprawdę zagięty wyświetlacz, który jest elementem charakterystycznym dla tego smartfona. Jest to element, który odróżnia go zarówno od S5, jak i od zwykłej, standardowej S6. Szkło Gorilla Glass 4 zagięte wraz z wyświetlaczem Super AMOLED na brzegach pozwala wyświetlać dodatkowe informacje oraz powiadomienia, które w zwykłych smartfonach jakby nie są widoczne ze względu na brak zagięcia. W dotychczas testowanym smartfonie Galaxy Note Edge mieliśmy już do czynienia z zagiętym wyświetlaczem w ten sposób, ale tam była zagięta jedna krawędź, tutaj mamy dwie, dzięki czemu smartfona obsługuje się łatwiej z każdej strony, niezależnie którą ręką go trzymamy. A przy okazji też wygląda znakomicie, przód i tył jest cały szklany, Gorilla Glass 4, natomiast krawędzie boczne są metalowe i wykonane naprawdę znakomicie, może nie widać tego na filmie, ale to jest naprawdę laserowa precyzja. Co dalej? W opakowaniu mamy też słuchawki. Coś w stylu dokanałowych, chociaż nietradycyjne, nie mają tradycyjnych uszczelek gumowych, ale wchodzą w kanał, więc jest to zdecydowanie zestaw dokanałowy z innymi gumkami o trochę innym kształcie. Kabel micro USB. Ładowarka. Oraz przyrząd do wyjmowania, do otwierania właściwie slotu dla kart. Micro SIM lub nano SIM, to się okaże jeszcze. Dobrze, teraz porównajmy go do Galaxy S5. Tutaj pod względem stylistycznym jest prawdziwa przepaść. To jest S5, to jest S6. Tutaj mamy właściwie, no już nie pomijając płaski wyświetlacz, płaskie szkło, mamy plastikowe ramki, plastikowy tył, co prawda jest wodoszczelność, jest możliwość wymiany baterii, ale pod względem stylistycznym właściwie S6 miażdży S5. Jest to naprawdę duży krok do przodu. Jest też oczywiście mankament. Oprócz braku wymiennej baterii nie mamy też możliwości dołożenia karty pamięci microSD, bo po prostu zabrakło dla niej slota. Jest to spory mankament dla osób, które chcą rozszerzyć sobie pamięć, ale dostępne są wersje nawet do 128 GB wbudowanej pamięci. Także no, jeśli ktoś zdecyduje się na tą nieco pojemniejszą wersję i przy okazji nieco droższą wersję, nie musi się martwić właściwie o brak miejsca dla plików. Galaxy S6 Edge wyróżnia się zakrzywionym wyświetlaczem, na którym można prezentować dodatkowe informacje. Nawet przy wyświetlaczu zablokowanym można sobie to przewijać. I oczywiście na odblokowanym również mamy dostęp do pewnych elementów, na przykład kontaktów. Poza tym sam interfejs dość mocno różni się od starego, został zaprojektowany od nowa, znacznie lepiej zoptymalizowany. Działa naprawdę rewelacyjnie, płynnie. Oczywiście wszystkie pozostałe, bardziej szczegółowe testy przeprowadzimy w czasie pełnej recenzji.
Natomiast na pierwszy rzut oka wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Wszystko działa bardzo płynnie. Ekran krawędziowy spisuje się idealnie, znacznie lepiej nawet niż w Note Edge. Tutaj sama obsługa została troszkę usprawniona, także jesteśmy dobrej myśli. Trzymajcie rękę na pulsie i zapraszamy do pełnej recenzji.